Biegać każdy może, jeden lepiej, drugi trochę gorzej. Gorzej zwłaszcza, gdy na głowie hełm z rogami, a na biodrach skórzana spódnica. Ale bieg karnawałowy to przede wszystkim dobra zabawa. Środek karnawału, trzeba się bawić, no bo w końcu teraz jest ten czas. A że biegających osób jest w naszym kraju coraz więcej, to czemu nie połączyć tych dwóch rzeczy, biegu i dobrej zabawy? A jak jest karnawał, to muszą być też kostiumy. Zdaniem biegaczy najlepsze to te stworzone z przypadku. Wyciągnęłam fartuch z szafy, perukę z piwnicy. Czepek zajął 5 minut. Żona kazała mi iść z domu, bo sprząta, a ja jej przeszkadzam, jak sprząta. Mówi, ubierz się w co chcesz, bylebyś mi poszedł z chałupy. A najlepiej ubrać się tak, by połączyć przyjemne z pożytecznym. Mam nadzieję, że ja się może gdzieś przydam na trasie i komuś coś pomogę. Aczkolwiek strzykawki ze sobą nie mam. Zwycięzca postawił jednak na sport i wygodę. Jak przyznaje, teren płaski, ale trasa ciężka. Niby po płaskim, ale ciężko bardzo było, zwłaszcza po lodzie. Mimo trudnych warunków, każdy zawodnik karnawałowego biegu spisał się na wyjątkowy medal. Są to oczywiście okulary na nosie pana Hilarego. To zależy, czy z okularami, czy bez. Ale to jest chyba maska karnawałowa, to na pewno. I pasuje bardzo do biegu, bardzo. Nos i okulary. Zdecydowanie nos i okulary. To jest dla medalu. Proszę. Takich uśmiechów jak ten nie brakowało podczas karnawałowego biegu na 10 km. Klaudia Nawrocka, Echo 24.